Rosyjskie społeczeństwo, przez lata mamione iluzjami putinowskiej Balszej Rosji lub rosyjskiego miru, w przeważającej części uwierzyło, iż są tym wybranym narodem, stworzonym do potrząsania światem oraz do rządzenia Ukrainą, Białorusią, Mołdawią czy też innymi dawnymi republikami sowieckimi. A może i Polską, bo według nich przecież kurica nie ptica, a Polsza nie zagranica. Putin, by osiągnąć swe dalekosiężne cele, przez dekady dążył do energetycznego uzależnienia od siebie całej Europy. Natomiast łatwowierni i pazerni na kasę zachodni politycy dali mu się owinąć wokół jego palca. Sugeruję, by od teraz siedziba NATO została przemianowana na Radę Sowietów. Mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko. Zaś on sam, sukcesywnie pozbywając się wszelkich oponentów i posiadając wręcz nieograniczoną władzę, wpajał zwykłym Rosjanom, że zewnętrzny świat zachodni uniemożliwia Rosji odrodzenie się jako imperium. Lecz przy całym swym misternym planie, traktując wszystkich niczym pionki na szachownicy, zapomniał o jednej ważnej kwestii, a mianowicie, dzięki komu doszedł do władzy i jak bezwzględnych ludzi uczynił potężnymi i na dodatek skupił wokół siebie świtę niczym z piekła rodem, która teraz może się okazać jego katem. Zanim przekonacie się sami, o czym mówię, chciałem wam bardzo podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i mój zespół do dalszej intensywnej pracy. Bez was byłoby jeszcze ciężej to wszystko ogarnąć. A teraz zobaczmy, czego naprawdę obawia się Władimir Putin i jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Niezaprzeczalne jest, że kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, ludzie FSB byli po stronie Putina. Tym bardziej, iż wszystko wskazuje na to, że decyzję o uruchomieniu maszyny wojennej podjęło bardzo wąskie grono najbliższych Władimirowi Putinowi osób. Czyli Nikołaj Patruszew, określany mianem szarej eminencji Kremla, będący kiedyś wysokim rangą funkcjonariuszem KGB, później FSB. A od 12 maja 2008 roku sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Aleksander Bortnikow, który stał się w tym samym roku szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i posiadający stopień generała armii, oraz generałowie Siergiej Szojgu i Walerii Gierasimow, ślepo wykonujący wszelkie rozkazy Putina. O Patruszewie i tym, jak potrafi być bezwzględny, robiłem jakiś czas temu materiał i co ciekawe, to właśnie on w dużej mierze pomógł Putinowi trafić na stołek prezydenta. Zresztą pozycja Patruszewa od wielu lat wciąż rośnie, a on sam jest wręcz uosobieniem antyzachodniej i antypolskiej postawy, którą całymi latami wpaja Putinowi jako jego załóżnik. To również pod jego rządami Rada Bezpieczeństwa stała się jedną z najpotężniejszych instytucji w rosyjskim państwie. I choć jest częścią administracji prezydenckiej, to w praktyce okazuje się być mocno autonomiczna, a Patruszew odpowiada tylko przed swoim bezpośrednim pryncypałem, prezydentem Federacji Rosyjskiej, kontrolując przy tym informacje docierające na biurko Putina. Na dodatek to właśnie on wywiera potężny wpływ na swojego teoretycznego zwierzchnika, będąc przez wielu specjalistów uważanym za inteligentniejszego i posiadającego bardzo silne koneksje wśród elit rządzących oraz ludzi z tamtejszych służb specjalnych. Jeżeli służby rosyjskie zdecydują się na wyeliminowanie jakiegoś człowieka, to on nie może się czuć bezpieczny nigdzie. Może właśnie dlatego Władimir Putin ma coraz więcej powodów do obaw o własne życie. Bo z pewnością tak sam Patruszew, jak i oddane mu FSB zupełnie inaczej wyobrażały sobie zajęcie Ukrainy i dalszą politykę Rosji w tej części Europy. Postać Nikołaja Patruszewa wydaje się być tym bardziej istotna w kwestii likwidacji lub odsunięcia od władzy Putina, że wielu specjalistów sugeruje, iż za próbą puczu wagnerowców może również stać pośrednio właśnie on. Wydaje się to być o tyle prawdopodobne, że jest on osobą, która w swoich działaniach zmierzających do osiągnięcia założonego celu nie ma kompletnie żadnych moralnych hamulców. O czym świadczy chociażby fakt, iż właśnie jego rozkazy miały 15 lat temu w Rosji wywołać
serię ataków bombowych na bloki mieszkalne, w których zginęło ponad 300 osób. Zamachy te dały wówczas pretekst do inwazji na Czeczenię i ogromną popularność zwieńczoną wyborczym zwycięstwem Władimira Putina. I choć teoretycznie znalazły się kozły ofiarne, to władze wciąż nie oczyściły się z zarzutów, że za tą krwawą prowokacją stało właśnie FSB. I na pewno to jest jeden z najważniejszych graczy i tylko zacytuję Krystynę Kurczaprednik, z którą rozmawiałem. Ona mi powiedziała, jak rozmawialiśmy o tym przez telefon, że jeżeli ktoś ma zastąpić Putina, to najgorszy, kto może to być, to jest właśnie Patruszew. Dokładnie. Więc to też dużo mówi. Patruszew ma krew na rękach jeszcze Szczepni, krew na rękach swoich obywateli. To on prawdopodobnie zaplanował zamachy na... Dokładnie. Te budynki w Rosji, które miały wywołać drugą wojnę czeczeńską, być takim propagandowym tyglem do tego, żeby tę wojnę zaczynać. Wiele rzeczy ma po prostu na sumieniu Patruszew i też wiele czytałem opinii o tym, że on intelektualnie bardzo góruje nad Putinem. Natomiast wielu ludzi, którzy byli zamieszani w te wydarzenia i próby ich wyjaśnienia, już nie żyje. W tym były agent FSB i współautor książki Wysadzić Rosję, Aleksandr Litwinienko, otruty w 2006 roku na terenie Wielkiej Brytanii polonem. Nie był on zresztą jedynym, który oskarżał o te zamachy z 1999 roku Putina i Patruszewa. Tyle, że do dziś władza zadbała o to, aby nie było żadnych mocnych dowodów. To doskonale uzmysławia nam, że Władimir Władimirowicz Putin ma się czego obawiać, skoro jego najbliżsi współpracownicy lub wręcz kreatorzy jego polityki zaczynają sprawiać wrażenie, iż są nim najwyraźniej znudzeni lub zawiedzeni. A należy podkreślić, że choć Patruszew jest nieco starszy od rosyjskiego prezydenta i sprawia wrażenie osoby stojącej w jego cieniu, to z pewnością jego pozycja w Rosji jest tak samo mocna, jeśli nie mocniejsza, niż Putina. Mikołaj Patruszew, urodzony tak jak rosyjski prezydent i Jewgenij Prigożyn w Leningradzie, czyli dzisiejszym Petersburgu, podąża za Putinem niczym jego cień. Pracując w KGB, Mikołaj poznał bliżej Władimira Putina, choć istnieją przesłanki, że obaj znali się jeszcze za czasów szkolnych, gdy uczęszczali do tego samego liceum nr 211 w Petersburgu. Natomiast według niektórych doniesień medialnych, to właśnie on, jako szef jednostki antykorupcyjnej, nadzorował wewnętrzny audyt przyszłego prezydenta Rosji, przymykając oko lub zacierając ślady ciągnących się za Putinem afer korupcyjnych z okresu, kiedy był zastępcą burmistrza Petersburga, Anatolija Sobczaka, czy też powiązań z Władimirem Kumarinem, szefem mafii tambowskiej i generalnie światem przestępczym dawnego Leningradu i Rosji lat 80. i 90., gdzie przewijała się także postać Jewgenija Prigożyna. Mówi się, że Putin przymykał oczy, gdy Kumarin przekupował lub zastraszał urzędników, biznesmenów oraz usuwał niewygodnych jemu lub władzy ludzi niemal codziennymi zabójstwami na zlecenie. Określany mianem ojca chrzestnego petersburskiej mafii, postrzegany był jako osoba bliska Putinowi w latach 80. i 90. Gdy obecny prezydent Rosji był zastępcą burmistrza, Barsukow określany był nocnym gubernatorem miasta. Co równie ciekawe, to zmarły w ostatnich latach wybitny dziennikarz śledczy Jürgen Roth, badając sprawę działalności tambowskiej grupy przestępczej w Niemczech, wywołał wręcz skandal dyplomatyczny po tym, jak ujawnił, że podczas nalotu na siedzibę firmy SPAG odnaleziono dokumenty podpisane przez Władimira Putina i Władimira Smirnowa, czyli pierwszego szefa słynnej w Rosji spółdzielni OZERO w obwodzie leningradzkim, której członkowie dość szybko po objęciu władzy przez obecnego prezydenta stali się miliarderami. Jednak o dziwo sam szef grupy tambowskiej, Władimir Barsukow, czyli de facto Kumarin, nazywany rosyjskim Al Capone, najwyraźniej również stał się niewygodny, ponieważ kilka lat temu został oskarżony o założenie wspomnianej grupy tambowskiej i przejęcie majątku narodowego o wartości 100 milionów dolarów, przez co skazano go na 24 lata więzienia. Natomiast w kontekście wspomnianego wcześniej Jewgenija Prigożyna, to do najbliższego otoczenia Władimira Putina i kręgu zaufanych mu ludzi dostał się on dzięki znajomości z Romanem Tsepowem, szefem firmy ochroniarskiej Baltic Escort. Swego czasu miała ona kontrakt na ochronę najważniejszych urzędników miasta i ich zagranicznych gości. Jedną z ochranianych osób był zastępca burmistrza i zarazem szef Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Putin. Ta sama prywatna firma ochroniarska strzegła Anatolija Sobczaka i jego rodzinę. Tsepow osobiście dobrze znał Putina i wielu prominentnych przedstawicieli ówczesnej władzy. Mając sporą wiedzę o ich ciemnych sprawkach, czy pomagając nawet
nawet w obsadzaniu wysokich stanowisk w rosyjskim Gazpromie. Pewnie właśnie dlatego jego historia również zakończyła się dość szybko, bo 11 września 2004 roku Roman Tsepov poczuł się bardzo źle, przez co trafił do szpitala i pomimo usilnych prób lekarzy zmarł, otruty niezidentyfikowaną wówczas substancją. Wracając jednak do Nikołaja Patruszewa, to w 1998 roku został on szefem administracji prezydenckiej, zastępując Władimira Putina, gdy ten został premierem. W tym samym roku Nikołaj wrócił do FSB, gdzie został szefem Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Rok później objął stanowisko zastępcy dyrektora wydziału. Wkrótce Patruszew został dyrektorem FSB i piastował ten fotel przez 9 lat, ugruntowując swoją pozycję i stając się naprawdę ważną osobowością, ciągle widoczną przy Putinie. Oczywiście nie ma twardych dowodów na to, że konkretnie z jego inicjatywy doszło do buntu grupy Wagnera, ale faktem jest, że Prigożyn musiał mieć wsparcie w swoich działaniach naprawdę silnej figury na rosyjskiej szachownicy w tak desperackim kroku. Ten człowiek z niczego robił się milionów. W Rosji oczywiście to było trochę inaczej, to było łatwiejsze w latach 90. i on był też agentem, co już po tym wiemy. Natomiast Prigożyn sam w takich sformułowaniach analitycznych często są nawiązania do szachu. Prigożyn sam to i on na szachownicy. Jemu ktoś zaproponował, dał możliwość wyrośnięcia ponad jego stan. Natomiast nie wierzę w to, że on bez jakiegoś zabezpieczenia podjąłby takie działania. Prigożyn prawdopodobnie obawiał się, że jego polityczna pozycja zostanie podkopana, albo nawet, że straci życie. Natomiast wydaje się, że ktoś za ten pucz odpowiadał, ktoś na górze go chronił. Prigożyn pomnażał swój majątek, korzystał z tych dotacji ze strony Rosji, więc on też budował sobie jakąś grupę ludzi, ale cały czas był jednak pariasem w stosunku do tych elit Kremla, bo dla ludzi ze służb to był zbyt, który 10 lat przebywał w zakładzie karnym, a był skazany na lat 13. To nigdy dokładnie nie będzie osoba, która będzie uważana za partnera dla ludzi, którzy są ze służb rosyjskich, a w tej chwili Rosją rządzą służby. Niekoniecznie tylko i wyłącznie służby związane z bezpieczeństwem, czyli FSB, czy wywiad wojskowy, ale czy wywiad zagraniczny, natomiast także armia, prawda? I tutaj dla tych wszystkich ludzi jednak Prigożyn zawsze, mimo tego, że oni często mają wiele, wiele żyć na swoim koncie, o wiele więcej niż jakiś zwykły rozbójnik, bo Prigożyn został skazany za wymuszenia rozbójnicze, za włamania do domu. Mhm. Tam było podobno te stracicielstwa, tego tak, udowodniono. Tak. No, ale dla nich to jest zawsze ktoś po prostu gorszej kategorii. Tym bardziej, że pomimo powiązań z samym Putinem, po tym incydencie stał się w oczach współczesnego cara Rosji po prostu zdrajcą. Dlatego nie mogło być więc mowy o jakimś układaniu się z nim osobiście. Lecz z drugiej strony fakt braku konfiskaty jego majątku, oddania zarekwirowanej gotówki, bagatela ponad 100 milionów dolarów, czy też broni, może świadczyć o tym, jak istotną postacią stał się zwykły przestępca z Petersburga, który wychowywał się na tych samych ulicach co Władimir Władimirowicz Putin i z jak silną grupą władzy jest lub był powiązany. Pomimo, że Putin doskonale zdawał sobie sprawę z powiązań Prigożyna z ludźmi z FSB i z nim samym, to i tak wielokrotnie publicznie oskarżał go o zdradę stanu, a jego uczucia wobec rzekomych zdrajców są znane od dawna i raczej kolejny raz znalazły potwierdzenie w katastrofie prywatnego samolotu pryncypała Wagnerowców. Rosyjska telewizja państwowa podaje, że Prigożyn znajduje się na liście pasażerów rozbitego samolotu. Jewgenij Prigożyn nie żyje. Miał zginąć w katastrofie samolotu. Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że na miejscu Prigożyna uważałbym na to, co pije i czym jeździ. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony. Niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin. I choć trudno sobie wyobrazić szefa Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa lub szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandra Bortnikowa jako ludzi bezpośrednio uwikłanych w zorganizowanie próby puczu, któremu przewodził Prigożyn. Ale jedno wydaje się być oczywiste. Putin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zawiódł zagorzałych wrogów Zachodu, wywodzących się z dawnego KGB, a obecnego FSB, którzy pośrednio pomogli mu w jego karierze. I te ukraińskie dane to jest element wojny informacyjnej, natomiast Podolak informował oficjalnie, że za tym puczem stał tak naprawdę Patruszew.
Patruszew to jest były szef FSB. Tak. Teraz to tylko sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Natomiast Patruszew to była jedna z najbliższych osób Putina w trakcie całej jego kariery. No ja tylko ci jeszcze powiem o Borowie Patruszewa, że z takim analitykiem nie rozmawiałem, czy w Ukrainie, czy w Polsce. To Patruszew, a już zwłaszcza jego synowie, tam jeden z tych synów wysoko zaszedł zwłaszcza, byli wymieniani jako ewentualni następcy Putina. Sam Patruszew jest już starszy, no on jest chyba z 51 albo z 53 roku, więc on już jest no, już w takim zaawansowanym wieku. Natomiast wiele się mówiło o jego synach, że oni mogą zastąpić Putina. Od jakiegoś czasu Patruszew już nie kieruje FSB, stąd jakby ma rzeczywiście, jest wysoko postawiony, no bo dalej sekretarz tego Biura Bezpieczeństwa Rosyjskiego, to jest ważna funkcja na Kremlu. Natomiast Bortnikow go zastąpił w FSB. FSB o wiele gorzej działa od momentu, kiedy Patruszew odszedł z FSB. Tu jest bardzo wiele wątków. Ja słyszałem takie opinie, że Putin chciałby się pozbyć Patruszewa, ale nie może, bo on jest... Po prostu on ma swój dwór, swoją grupę ludzi i to by za mogło silną doprowadzić pozycję do wojny domowej, zwłaszcza w służbach. Za silną pozycję po prostu ma. Poza tym, jeśli nawet oni sami nie byli uwikłani w próbę podkopania wizerunku i pozycji Putina, jeżeli wybryk Prigożyna nie był zainicjowany przez samo FSB, to reakcje Wagnerowców na śmierć ich szefa, podsycone i wsparte w odpowiedni sposób, mogą przynieść przywódcy Kremla opłakane konsekwencje. Tym bardziej, że ich stwierdzenie... Porozmawiajmy na temat przyszłych działań grupy Wagnera. Bo jest dużo do wyjaśnienia. Pozwólcie, że poinformuję was o pewnej rzeczy. Nasze operacje się rozpoczęły. I rozsądnie jest poczynić przygotowania do naszych nadchodzących przedsięwzięć. Jako wiadomość skierowana bezpośrednio do Putina, z pewnością zmroziła nieco jego krew w żyłach. Podsumowując dzisiejszy materiał, to choćby Putin robił najlepszą minę do złej gry, którą prowadzi, z pewnością ma powody do obaw o swoje życie i pozycję w Rosji. Należy tu chociażby przypomnieć, że w jednym z udzielanych przez siebie wywiadów Patruszew na początku swojej kariery jako szefa FSB określił podległych mu oficerów kontrwywiadu jako tych, których łączy jedna ważna cecha. Są to ludzie, którzy chcą służyć. Dodając, to współczesna nowa szlachta. Pod wodzą Patruszewa ta nowa szlachta okazała się być tą, która nie liczy się z życiem niewinnych ludzi w prowadzonych przez siebie działaniach. A musimy mieć świadomość, nawet z własnego historycznego podwórka, że właśnie niektórzy przedstawiciele szlachty potrafili doprowadzić do poważnych problemów monarchów. Należy także przy tym pamiętać, że część z dowództwa i najlepiej wyszkolonych ludzi w grupie Wagnera to również byli funkcjonariusze KGB, FSB lub specnazu i osnazu. Ten Prigożyn ma w swoich szeregach w grupie Wagnera ludzi, którzy służyli wcześniej w GRU, czyli w wywiadzie wojskowym. Ma ludzi po specnazie, ma ludzi, którzy wysoko byli postawieni w armii rosyjskiej. Teraz służą w grupie Wagnera, często na emeryturach. Ci ludzie wiedzą, jak się robi zamachy tam, bo grupa Wagnera walczyła w Syrii, walczyła w Afryce i tam naprawdę w Afryce zmieniała bataszków jak chciała, bo tutaj mamy takie informacje. Putin z pewnością otoczył się więc w cudzysłowie swoimi ludźmi. Kreml bowiem wręcz pęka w szwach od byłych pracowników tajnych służb i petersburczyków z przeszłości Putina. FSB nigdy nie była silniejsza, z wyjątkiem sytuacji, gdy nazywano ją KGB. Jedna z teorii głosi, że silne państwo wspierane przez FSB to najlepszy sposób na powstrzymanie wszechpotężnych karteli biznesowych. Tylko czy aby Putin nie stał się jednoosobowym przywódcą takiego biznesowo-mafijnego kartelu? I czy aby na pewno jego działania podobają się w pełni ludziom z służb? Wcale do końca nie jestem pewien. A jego coraz większa nerwowość i wręcz maniakalne obawy o własne życie mogą świadczyć o tym, że sam doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaki bat na siebie ukręcił. Pamiętajmy, iż nie bez kozery ktoś kiedyś powiedział, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. I tu należy podkreślić, iż wcale nie jestem pewien, czy jego ewentualni następcy będą gwarantami spokojniejszej rzeczywistości dla współczesnego otaczającego nas świata i tak zwaną dobrą zmianą. Tyle na dziś, dziękuję wam za uwagę i do następnego razu. Hej! Wagnerski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak brud. Wagnerski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty z gram.
zabić, co